Witam Was u mnie w kuchni po raz kolejny. Dzisiaj zrobię słodkie ciasto drożdżowe na tak zwane jagodzianki lub drożdżówki. Z czym one będą, to oglądajcie na bieżąco, to się dowiecie. Zaczniemy od robienia ciasta. Ja już kiedyś ciasto pokazywałam, jak robię słodkie. Ale już tak dzisiaj, z tej okazji, że mam inne owoce, zrobimy po raz kolejny. Właściwie zawsze wychodzi prawie tak samo. Więc tak, ja zawsze robię z kilograma mąki. U mnie, jak wiecie, zazwyczaj mąka ta 450 z Biedronki. Możecie sobie to zagniatać, tak jak ja, ręcznie, bo nie chce mi się już tam wyciągać miksera i, jak to się mówi, więcej brudzenia jak pracy. I mam tutaj kilogram mąki, ciasto, jak mówiłam, na słodko, jakieś pół szklanki około cukru, kto tam lubi więcej lub mniej, ale cukru trzeba coś dać, można dać i trzecią część szklanki, jak ktoś lubi mniej. Jedno całe jajko wbijam, chociaż można jajko pominąć. Do tego dam dla aromatu cukier wanilinowy. Można dać jakiś aromat, ale nie jest to konieczne. Do tego oczywiście idzie już troszkę przestudzona u mnie margaryna do pieczenia i tą margarynę wlewamy tutaj do naszej mąki i tutaj praktycznie mamy wszystkie składniki już i teraz zajmiemy się rozpuszczaniem drożdży w ciepłym mleku. Dobra, to odstawmy na razie. I mam tutaj już w garnuszeczku zagrzane pół szklanki mleka. Musi ono być ciepłe, tak żeby możemy swobodnie zbadać przykładowo palcem. Bo jak będzie mleko za gorące, to nam się po prostu drożdże zaparzą. Ja może jeszcze troszeczkę zimnego doleję, bo wydaje mi się, że ono jest troszkę za ciepłe. O, i jest ok. I mam tutaj o pół takiego opakowania, to jest 100 gramowego, czyli 50 gram drożdży. Zobaczymy, czy tego mleka jako płynu wystarczy. Jeżeli nie wystarczy, to po prostu będę się posiłkować mlekiem. U mnie, jak widzicie, mleko 3,2, to znam, wierzę, również z Biedronki. Jak robię ciasto chlebowe, to po prostu rozpuszczam drożdże na wodzie i faktycznie dodaję sól, a już ciasto takie słodkie, ono jest bardziej wymagające. Trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było żadnych tutaj grudek powstałych z drożdży i ten nasz tutaj mleko z drożdżami, mam nadzieję, dobrze widzicie, i wlewam do tutaj, do miski. Miska dobrze, żeby po prostu była głębsza, bo jak ciasto będzie wyrastało, to ono nam, wiadomo, powiększy objętość. I tutaj już widzicie, mamy praktycznie wszystko i zabieram się za zagniatanie tego oto tutaj przygotowanego ciasta. Zobaczymy, czy nam płynu wystarczy. Ciasto też musi być bardzo luźne, żeby było potem fajne, mięciutkie, a nie jakieś takie twarde. Po prostu do połączenia wszystkich składników suchych i mokrych w tej misce. Jak mówiłam, kto
tam nie chce sobie rąk brudzić, to może sobie po prostu w misie robota zagnieść, tylko musi założyć sobie odpowiednią końcówkę do zagniatania po prostu ciasta drożdżowego, ale i tak potem musimy troszkę wyrabiać dłońmi, bo robot nam też tak do końca nie wyrobi. No i widzicie, jak u mnie fajnie się już to zagniata. Najlepiej właśnie pozbyć się wszelkiego rodzaju rzeczy z dłoni, żeby sobie po prostu nie ubrudzić i żeby nam po prostu to nie przeszkadzało. Jest trochę, jak to się mówi, roboty przy zagniataniu. Mi to wychodzi tak gdzieś z takiej ilości, dwie takie większe blaszki, w zależności kto jakie po prostu preferuje wielkość drożdżówek czy pierożków, jak to nazywacie, jagodzianek. Takie ciasto jest ciastem, można powiedzieć, do pieczenia takich pierożków, bo to się mówiło pierogi pieczone za czasów mojego dzieciństwa. Ciastem uniwersalnym właściwie możemy wykorzystywać wszelkiego rodzaju owoce, jakie akurat mamy w danym czasie roku pod ręką. Również można wykorzystać do tego wszelkiego rodzaju mrożone. Kto ma dostęp do mrożonych z jabłkami, z malinami, z różnymi leśnymi jagodami, wiśniami, porzeczkami i co tam sobie kto zażyczy. I widzicie, już moje ciasto jest zagniecione. Ja sobie jeszcze przyniosę mąki, podsypię, czekajcie. Podsypię sobie tutaj pod spód, jakby będzie tu wyrastało to ciasto, to po prostu, żeby mi się nie przykleiło, i ono ma podwoić swoją objętość. Nie wiem, czy widać na kamerze, ciasto fajne, żółciutkie. Wystarczyło te ponad pół szklanki mleka, co było rozrobione drożdże. Tak więc tak to wygląda. Ja za chwilę przynoszę sobie ścierkę i nakrywam. I widzimy się gdzieś tak za, myślę, około 2 godzinki później, jak już ciasto będzie wyrośnięte. Więc tak, moi drodzy, jak widzicie, już przede mną jest stolnica, wałek, nóż, mąka do podsypywania. Mamy to moje ciasto na pierożki. Wygląda, już momencik, no słabo widać, wygląda w ten sposób. I teraz sobie biorę pewnie połowę tego ciasta. Połowę na razie odstawię. Myślę, że połowa akurat będzie na jedną blaszkę. Blaszkę już mam z tyłu naszykowaną, wysmarowaną olejem. Zaraz wszystko Wam tutaj pokażę. Mniej więcej jest na pół. Ciasto sobie tutaj wykładam. Tą resztę sobie gdzieś zaraz, momencik, przykrywam i odstawiam sobie na bok. Niech tutaj mi nie przeszkadza. O! Już Was tutaj teraz poprawię, żebyście dobrze widzieli. Ciasto jeszcze dodatkowo po prostu tutaj wyrobię. O! Ono mi się nie kleiło. Zaraz skupimy się na cieście. I
tak, mam tutaj, jak mówiłam, już przygotowaną blachę, taką dużą. Mam również przygotowane, będą to pierożki z borówkami. Są tu borówki, jak będzie mało, to jeszcze mam. Tutaj do tych borówek dam po prostu łyżkę cukru do słodza, żeby one po prostu były w pierożkach słodsze, ale kto lubi kwaśniejsze, to nie musi. Myślę, że spokojnie na jedną blaszkę mi tu wystarczy. Tutaj pewnie jest pół kila. U nas cenowo borówki chodzą 15 zł za kilogram. I już widzicie, przekrajuję to ciasto. I raz, i trzy, myślę, z tego na trzy części. 6 takich pierożków. I to również. I już bierzemy się do pracy. Ciasto sobie tak ładnie w rękach raz tego rozbędę wałkowywała. Tak, wielkość tak naprawdę pierożków zależy od Was. Teraz już kilka razy piekłam tego typu ciasta drożdżowe i pieczy się w nagrzanym piekarniku do 200 stopni, 18 do 20 minut u mnie. I co dalej? Pokażę Wam, jak ja będę tutaj wkładała po prostu owoce do naszego pierożka. No, borówki akurat są owocem takim, który będzie nam się tutaj mógł rozpadać. Normalnie robię tak, jakbym, moi kochani, robiła dużego pieroga gotowanego. Widziałam, że większość osób też tak po prostu robi. Bardzo ważne jest, żeby się tutaj dobrze skleiło i robię w ten sposób. O, i sobie tutaj już formuję pierożka i oczywiście tym sklejonym do dołu, do góry miałam mówić, i tak sobie będę robiła pozostałe i pokażę Wam pierwszą blaszkę. Będziemy oczywiście smarowali jajkiem. Niektórzy smarują mlekiem, a ja akurat smaruję jajkiem. Ja sobie już odkładam na blaszkę. Pokażę Wam po zrobieniu wszystkie pierożki. Będę piekła na środkowej półce po jednej blaszce. Przygotuję już obie blaszki i Wam pokażę, jak będą wszystkie uformowane. W sumie tu będzie 6 i tam pewnie też może 6-7 takich pierożków. I tak już, jak widać, przede mną obie blaszki są wypełnione już pierożkami. I teraz piekarnik już nastawiłam do nagrzewania na 200 stopni, jak mówiłam, 18-20 minut. Już drugą blachę to już nie trzeba piekarnika nagrzewać. I tutaj mam 6, 7, 8, 9. A na drugiej blasce jest tylko 6. Oczywiście muszą być odpowiednie odstępy, bo one wyrosną. Z kilograma, ponad kilograma zostało mi się tyle. To wykorzystam pewnie do jakiegoś ciastka. Tak więc, moi drodzy, przechodzę teraz do smarowania rozbełtanym tutaj jajkiem pierwszej blachy. Nie będę na razie drugiej smarować przed samym wstawieniem po prostu do
piekarnika. Jak mówiłam, ja akurat smaruję tutaj jajkiem, ale niektórzy też smarują mlekiem. To już jest wasza tak naprawdę dowolność, żeby się fajnie potem te pierożki zarumieniły. Tak więc w sumie tu mam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sztuk z kilograma mąki i ponad kilograma tej borówki. No i myślę, że będzie ok. I czekam, aż mi się piekarnik nagrzeje. To na razie zostają te drugie sobie tutaj na stole, będą stały i czekały na swoją kolej, bo raz piekłam dwie blachy, to tak się troszkę nierównomiernie piecze. Na środkowej półce jedną upiekę, potem drugą też nasmaruję przed wstawieniem do piekarnika. I cóż, widzimy się po upieczeniu. I tak więc już, jak widzicie, pierwsza blaszka przed chwilą wyjęłam z piekarnika, wstawiłam już drugie do pieczenia, przygotowałam sobie tutaj tackę i za chwilę sobie poprzekładam na tackę, niech sobie stygną i później wam już pokażę w całości, jak wszystkie będą wyglądały po upieczeniu i jak przestygnie, jak wygląda w środku. I wszystkie tutaj pierożki pieczone z borówką przełożyłam już na tackę. One już sobie przestygły i zaraz wam pokażę, jak będą wyglądały w środku. Ja jeszcze nie próbowałam. Mąż mówi, że dobre, więc się przekonajmy. Zobaczcie, jakie one są mięciutkie. Takie powinno właśnie być mięciuteńkie ciasto. I przekrajuję na pół. Zobaczymy, czy słodkość owoców, o, dokładnie nie wchodzi. Czy słodkość owoców będzie fajna. W środku prezentuje się tak. Powiem wam, płynu mi z borówki za wiele nie wypłynęło. Ładnie się piekły, czyściutkie. Pora na chwilę prawdy. Zaraz sobie ugryzę i spróbuję, powiem wam. Jak smakuje? Nie jest za słodkie, ale też owoce nie są za kwaśne. To jest jeszcze lekko ciepłe. Wiadomo, jak przestygnie, to będzie inaczej smakowało. Więc mogę powiedzieć tak. Polecam. Pierwszy raz robiłam pierożki z borówką. Wyszły przepyszne. Cóż, kochani, ja się zaraz biorę za zjedzenie tego pierożka, a z wami się żegnam.